Elo, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sneaky Stone. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie Habit Challenge. Nie, że... Jezu, nie Habit. Dobra, nieważne, mniejsza. When life gives you lemons, challenge 12. Mamy Habit na start. Chciałem powiedzieć zakonnicza challenge, ale wcześniej mi w głowę weszło, że ma Habit. I się trochę pomyliłem. Taki... Nie uważam, że on jest jakiś trudny. Mamy na start po prostu habit, baterię, która nam szybciej ładuje przedmiot aktywny. No i ten przedmiot aktywny, który jest taki, no nie jest najgorszy, o może tak. Ale nie uważam, żeby to też było jakieś, kurczę, genialne. Szczerze, działa to dobrze, nie najgorzej bym powiedział nawet. Tylko, że jeszcze nie ma double use'a na tym, to jeszcze więcej by to damage'a zadawało i wtedy może by to było troszeczkę lepsze. Ale mamy pigułę lemon pardy, która będzie naprawdę genialna na bossów. Tego jestem w 100% pewny, że walka z bossem to będzie miodzio. Ale nie wiem, czy nawet używali na tych pierwszych walkach. Najgorszymi oczywiście dla nas przeciwnikami są przeciwnicy, którzy latają. No, którzy skaczą nie są tacy źli, bo oni dotykają jednak tej ziemi. A my nie mamy jak tym Lemon Party, ani tym naszym przedmiotem śmiesznym aktywnym, ani pigułą zadać obrażeń. Co to są za dwie piguły jeszcze? Have up. To? Tears up. Taka biaława piguła to jest Tears up. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest bardzo dobra informacja, że mamy w rotacji Tears Up i Health Up. To jest zwykły, czysty Health Up, to nie jest nawet HP Down. Bo mamy więcej niż jedno czerwone serduszko, więc... tu mam więcej zdrowia znowu. Dobre piguły mamy. Jakby się w sumie trafił w sklepie przedmiot, który daje nam piguły czy coś, to nawet bym się zastanowił, czego nie wziąć. Bo z dobrymi pigułami, Tears Up i tak dalej, możemy zejść do bardzo fajnych statystyk. Jeszcze jakiś speed up by się przydał. Speed upik też by był dobry. Nie narzekałbym za speed upa, to na pewno. Dobra, prosty pokoik. Mamy pierwsze piętro, więc do curse roomu też możemy wejść. Mamy masę czerwonych serduszek na piętrze. A, właśnie. Haha, wam mogę zadać jeszcze tak obrażenia. Wracaj tu. Super. Joker. Dobra, to jest ciekawe, bo Jokera używamy od razu. Ty latasz. Czemu latasz, gościu? Spokój się. Przeciwnicy, którzy latają, są dla nas najgorsi. No bo nie mamy jak wykorzystać nawet naszego przedmiotu aktywnego. Ała. Na nich. Dobra, tyle dobrego, że tu nie stracimy czerwonych serduszek. I dużo lepszy przedmiot aktywny, jak dla mnie. No, lemon party sobie zgarnę akurat. Ale na zwykłych bossów ten przedmiot aktywny będzie dużo lepszy. On się też szybko będzie też ładował, więc w jakichś dużych pokojach możemy go używać. I właśnie. Bo nie na wszystkich bossów tamten przedmiot będzie działał. A ten działa na wszystkich. No więc już sobie... Już psuję... Już. Normalnie standard w psuciu challenge'y. Masa zdrowia... Mamy masę zdrowia i... Pyk. Pyk. I my tak ładujemy przedmiot aktywny. I mamy dwa ładunki na start. To jest też super. Pyk, pyk. I jeszcze raz. I ciebie rozwalę. Kluczyk. Kluczyk jest spoko. No to ja mogę zagrać raz. Raz albo z dwa. I ty możesz dać nam czasami przedmiot.
Czerwone serduszka akurat są dobre. Dobra, nieważne. Nie gram tam jak na razie. Bo szczerze mógłbym się przejść. O i właśnie, tak działa Lemon Party. Generowanie piguł. Albo nie wiem. Cały czas posiadanie piguły Lemon Party byłoby imbastyczne, naprawdę. To by nam mogło zrobić grę, bo to Lemon Party jest dużo lepsze od tego Lemonka. Szczerze, za 7 coinów. Nie, to tak nie działa, stop. Ja myślałem, że to jest... ale spaprałem. Już na start. W sensie, ja myślałem, że to jest Remote Detonator, który po podniesieniu daje nam 5 bomb. Lemon Party. To jest naprawdę dobre. Zróbmy jeszcze ten pokój, chciałem zrobić, ale... nie mam nawet bomb, żeby to zrobić. Zastanawiam się, czy na boss... boss change roomie tego nie użyć. A w sumie... Cześć monstro. Dobra, nie chcę mi się z tobą walczyć, monstro, ale daj coś dobrego. No nie powiem, żeby to... To jest jednak dobre. Damage up. Latanie spektral tirusy. I speed up. Teraz to możemy zagrać. Empress jest spoko. Sprawdzę jeszcze, czy nie było bomby. Jak była bomba, to ją kupuję. Nie było, ale jest cała biała piguła. Full health. Też dobra, też dobra. Empress daje nam zwiększone statystyki, więc... EDTR możemy użyć. Nie będę nawet Empress używał. Pin? Tak, pin. Naprawdę proste walki się trafiły. Na jedną zużyliśmy The Tower, które stąd dostaliśmy. A na drugą nie musimy używać tak naprawdę nic. No bo pin sam w sobie jest bardzo prosty. No i mam mało zdrowia, tak zauważyłem. Dobra. Kluczyk się zwrócił. Tak naprawdę nic nie dostaliśmy stamtąd. Ale lecimy na kolejne piętro. Nie mam bomb, to mnie boli. Ale mam z prawej strony przyciemnienie straszne. Ciemno mnie widać, ciemno, ciemno. Masa znajdziek, super. To mi się akurat podoba. Mamy nawet ok statystyki. Latamy spektral tirsy. Tego zdrowia jakoś super dużo też nie mamy. Ale traćmy go więcej. O, sol harcik. Ich nienawidzę. Akurat więc ci są jako tako jeszcze ok. Bo mają mało zdrowia. To jest ostatni już z nich. O, jeszcze tylko dwie ślepe larwy przyzwał. To luzik. Pół czerwonego serduszka. Whatever. Lemon Party mogę wziąć. Okej. A, tak. W sumie bez sensu tu. A, chociaż się może troszeczkę sprawdzić. No, czy troszeczkę. No, rozwaliło tam dwóch przeciwników. Tutaj się na pewno bomby zwróciły. Nie, latanie jest naprawdę warte dwóch czerwonych serduszek. Jak dla mnie. No, szczególnie, że mieliśmy ich dość sporo, więc... Nie mamy spektral tearsów? A to dziwne. Byłem święcie przekonany, że będziemy mieli. Tu się starałem jak mogłem, znaczy mogłem lepiej na pewno się ich pozbyć. Ale mi nie wyszło. Najlepiej by się było od razu z wszystkich dwóch pozbyć, ale to by musiał być z którejś ze stron. Tak naprawdę. Dobra,
Więc szukamy piguł, które mieliśmy, czyli health up, piguły jeszcze, tears up, tears upy to biorę w ciemno, nie? Im więcej tears upów, tym lepiej. No, te czerwone, te kamienne skrzynki, jak na razie to takie lipne trochę. Jest sklep, no do sklepu na pewno wejdziemy. Nie ma powodów, żeby tam nie wchodzić, skoro mamy złoty kluczyk. Oni przywołają tylko muszki śmieszne. Oj! Chciałem sobie włosy poprawić, bo mi na czoło spadały. A ty przyzywasz muszki na mnie. Kojnik. Do sklepu wchodzimy. A, tego nie weźmiemy, dobra. Ale PhD bym chętnie zgarnął. Pigułę też wezmę. I Renjab, no same dobre piguły jak na razie. No, PhD bym zgarnął, albo double use. No, na tym przedmiocie aktywnym to by nie było też złe. Na pewno by bossy szybko padały. Dobra, jedziemy, jedziemy. Powolutku, pomalutku, przed siebie. Wyglądamy w ogóle jak Azazel. Tak troszeczkę. Dobra, muszki. Jezu, pajączki, nie muszki. Jest walka z bossem. Ja jeszcze przed walką z bossem pójdę sobie przejść całe piętro, żeby naładować przedmiot aktywny. Tam w ogóle była jakaś karta? Aż w szoku jestem. Tak, Empress, zwiększone statystyki. O, niewdzięczny pokój troszeczkę. Bo nie dość, że te pająki mają dość... No nie mają jakoś super mało zdrowia. Bo ile raz? A, ten już był obity, dobra. To jeszcze z tych dużych wylatują małe i to jest takie... Niefajnie. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Secret roomu, super secret roomu nie będę szukał. Nie mam na to... Bomb? To jest kolejny tears up. I shot speed up. No, tearsy 6. Spoko. Damage 5. Okej, przydałby się troszkę większy. Ale nie ma też co narzekać na niego. Dwa coiny za darmo i luck up. Luck up akurat jest bardzo dobry. Na pewno się przyda. Mhm. Bardzo prosty pokój. Szczególnie jak latamy. Bo możemy przechodzić z jednej części pokoju na drugi, nie przejmując się niczym. Trzy bomby. Nagle mamy dużo bomb. Aż jestem w delikatnym szoku. Dobra, pewnie jeszcze jest... O, dwa strzały. Full health, nie potrzebuję tej piguły. Dobra, ty dziadu najgorszy. No właśnie, jak nie będę miał naładowanego przedmiotu aktywnego, to mogę zawsze się uderzyć i wtedy go naładować. Jezu, masę czerwonych serduszek dostajemy w tym podejściu. Dobra. Nie wiem, oberwałem obrażenia i... nie wiem nawet jak. Do końca. Dobra, tu nawet zwiększę sobie statystyki. Bo aż mi się odechciało, ten pokój jest niefajny bardzo. Znaczy nie jest tylko goniem, więc tak naprawdę... Nie patrzę, nie używałem Empress, no. Jak teraz o tym myślę. Mogłem na spokojnik porozwalać, a nic... Nara. Boss Challenge Roomie? No Boss Challenge Room mi się podoba, tak szczerze. Do Curse Roomu też możemy wejść. Nie. Te... Nietoperze nie są jakieś złe. Dobra, polecimy tutaj. Pierw tom i tom. Jeszcze nas uderzyła, no najgorsza. Bomba. Dobra, dawaj. Szybko. Dobra, po bosie pierwszym. Jasne. Ale to było chamstwo. Jakby to nam zadało, jakby ten boss zadał nam obrażenia, to było naprawdę chamskie. Bo nie mieliśmy jak uniknąć tego nawet. Bo on się zrespił w nas.
To była głupota, gdybyśmy otrzymali na nim obrażenia. Dobra, no jeszcze chyba ten pokój i... jeszcze jeden. Dobra, z tym pokojem tym się nawet nie chciało męczyć. Co za piguła? Telepilsy! Może być. Nie teleportowałem nas nigdzie, daleko jest dobrze. Pyk, pyk, ich wszystkich. Same nietoperze. Jeden grube, jedne małe. Każdy nietoperze może zostać. Taki gruby. Taki mały. Ty. Kiper. Kiper, uspokój się. Kiper. Mówię, uspokój się. No nie, ty dziadu najgorszy. Co robisz? Co mnie szczelasz? No i nagle mamy mało zdrowia. Ajajaj. To mi się zaczyna nie podobać. Ta ilość zdrowia, którą mamy aktualnie. Dobra, bateria jest super. To był prosty boss. Niepotrzebnie zmarnowałem ładunek. Dobra, ale weźmy baterię na wszelki wielki. Dobra. Teraz was z jakimś sensem zrobić. O. A dobra, easy. Jedziemy na walkę z bossem. Gerdy. Nie dać się jej uderzyć. Proszę, taki prosty boss, a jeszcze jakby mnie uderzyło. O Boże, to była tragedia. W ogóle nie było żadnego kamienia z X-em. Mam aż 15 bomb. HP upa. Solharta też zgarniam. Używam tu perfro. No i nie ma tu nic ciekawego, lecimy dalej. To wziąłem, bo to jest damage up i 3 black hearty. No tam nie było naprawdę nic wartego uwagi. Co my tu mamy? Bad guess. Mogło być coś lepszego. Dobra, teraz mamy obrażenia równe 7. Takie obrażenia są spoko. Dobra, ty. Tam, się uspokój, no. Nie jest to trudny pokój. Dobra, szukamy kamieni z X-em. Mamy mało zdrowia, czy mało? Ja będę tracił to zdrowie, jestem tego pewny. Znając mnie. Więc no. Zdrowie na wagę złota, tak naprawdę. Jeszcze walka z minibossem. Nie powiem, że się cieszę. Jamhard też mnie nie cieszy. To jest słaby przedmiot. Ty miałeś umrzeć czasami od tego? HP up na kolejne piętro może być. Kolejny solharcik, super. Czyli wyszliśmy tutaj na plusie. To jest akurat aż dziwne. Dobra, lecimy dalej. Ale się dałem uderzyć. Jaka lama ze mnie boził. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. To w ogóle coś... Nie, tam był Jamhard. Dobra, nieważne. Dobra, w lewo. Pyk, 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 pyk. Serio? Ty mnie uderzyłeś. Dobra. Mamusia może być, w sensie łapki. Wystarczy latać. Jeszcze uciekła, niedobre. Raz jeszcze z jedną, no. Już bomba dla nas i lecimy dalej w poszukiwaniu walki z bossem już w tym momencie. A w sumie sklepik jeszcze przed nami. Miałem dużo coinów, więc sklepik nie byłby taki głupi. Ty. Ewidentnie się troszeczkę zapomniałeś. Kluczyk jest spoko.
Dobra. Z tymi ogniskami nawet nie ryzykuję i je tu rozwalę asekuracyjnie z nienawiścią. Okej. Jezu, gdzie jest sklep? Gdzie jest walka z bossem? Jest sklep. Dobrze. Mamy sklep. Pak go i pak go. Dobra, do sklepu wchodzimy. Mamy kompas. Na przecenie. Zmienię jeszcze przedmioty. Mamy dużo bomb. Nie wiem, szukam jakiegoś przedmiotu na przecenie może. Tak, oddajesz. A nie, to tu nie zadziała. Blue map jest, tu znowu nic ciekawego. Chociaż te piguły. To i to. Moon teleport do secret roomu. Dobra. W secret roomie nic ciekawego, lecimy do... na walkę z bossem już w tym momencie. Zmarnowałem coiny tak naprawdę. Jest już walka z bossem tutaj. Co za piguła? One exit mal. Okej. Nie jest to złe na pewno. Dobra, my na walkę z bossem. Bez ładunku na przedmiocie aktywnym, bo zużyłem. Ale głupi jestem. Dobra, nieważne. Trudna ta walka nie jest. Teraz chyba przywoła właśnie kolegów. No więc w sumie im szybciej go zabijemy, tym lepiej. On ma dwa skoki. Ła! W sumie tak jakbym otrzymał jeszcze dwa razy obrażenia. No ale po co tracić Soul Hearta na to? Raczej nie otrzymamy tutaj. Dobra, nieważne, nieważne, naprawdę. Sticky friend. No i super. Satanic Bible daje nam generację dla kartów. Ace of Clubs, nic ciekawego. Lecimy dalej. Biorę ten przedmiot, uważam, że jest trochę lepszy. Chociaż już jest ostatnie piętro tak naprawdę. Więc... To jest na pewno dobry... boss room, żeby go zrobić. Tu się mogą trafić przedmioty. Ale trafi się na pewno kamień z X-em, z którego dostaliśmy aż dwa black karty. No i z Ivy Baga możemy też coiny dostać, zebrać zawsze. I w ogóle to jest prawie nieskończona generacja zdrowia, bo jak będziemy otrzymywać obrażenia, to będziemy ładować nasz przedmiot aktywny, a nasz przedmiot aktywny generuje zdrowie, więc tak naprawdę co ileś tam tych będziemy zerować sobie prawie. Czy zawsze wyjdziemy na minus, ale w ogóle... Ile czerwonych serduszek tu się pojawiło? Do sklepu nawet bym wstąpił, do sklepu, no. Do sklepu to bym wstąpił. Jakiś przedmiot chętnie. Albo dwa. No się zobaczy, się zobaczy. Pyk. Czy 7 coinów i tak naprawdę dwa przedmioty możemy kupić. Jo, to są samo naprowadzające. Oła! Ale lipa. Z tymi samonaprowadzającymi pociskami od tamtego ziomka. Dobra, jedziemy. Jedziemy z koksem. Na spokojnie. Wszystko. Jezu, co ich tak dużo przyzywasz? Dobra. Kluczyk, kojnik. A tu co? Kluczyki. I kojniki. No, walka z minibossem. Zawsze spoko. Możemy jakiś fajny przedmiot aktywny zgarnąć. W sumie z niego możemy tylko ten bomby śmieszne zgarnąć, więc... Ja wiem, czy to jest jakieś super. Chodź tu.
i otrzymuj obrażenia. Dokładnie. Przecież mamy masę bomb, więc whatever, regenerowanie zdrowia. Szczególnie, że czeka nas wizyta Ała. A w sumie. Nie lubię ich strasznie. W sumie to jest generowanie Blackheartu, więc to jest jeszcze lepsze. Bo Blackhearty zadają obrażenia. Jak dostajemy obrażenia, to się ładuje. Więc tak naprawdę też dostajemy... No taki... przedmiot ofensywno-defensywny w tym momencie. Tak szczerze. Pyk, co pokój. A my mamy jeden ładunek. Cały. Jeszcze do zgarnięcia. I pyk, kolejny Blackheartcik. Kamienia z X-em tu chyba nie ma. Dlatego wpierw pójdziemy do tego małego pokoju. Ale... miej być grzeczny. A nie się obracać. Kolejny coin, 32 coiny, więc ja do sklepu muszę iść. Def, może być. Dwie baterie. No nie powiem, teraz zdrowia to mamy multum. Tutaj jakieś dwa coiny. Ace of Clubs zamienia wszystko na ziemi bombę, a def jest ok po prostu. Kamień z X-em tutaj nie ma. Tu mógłbym użyć def, ale są prości przeciwnicy, więc nie ma chyba co. Tu użyję sobie def. Bo później jeszcze zrobi się tak, że tej katy nie użyję, więc... O, kolejny Blackheart. Do sklepu idziemy. W sklepie przedmioty zmieniamy. Nie, zmieniamy dalej. Stawiałem się przez chwilę nad Ristokiem. Ale chyba nie. BFF Starter Deck. A dajcie mi Starter Deck. Jeszcze Hierofant. Dobra, biorę to. Aha, tak działa credit card. Super, mamy full zdrowia w tym momencie. Nawet Sacrifice Roomie moglibyśmy pograć, ale po co? Dobra, lecimy dalej. Już do walki z bossem. W sumie ostatnim. Z tego challenge'u naszego. No ten challenge nie wygląda jak challenge już w tym momencie. Ale no, cóż tam. Uderz mnie, dobrze, zadaj sobie obrażenia więcej. Dobra, tu jeszcze mamy jakieś dwa soul hearty. Pyk. I pyk. Leczymy się. Niepotrzebnie to brałem. Dobra, będę tracił te black hearty, bo jest zabawne. I pyk, stracony black heart, zadane obrażenia. Pyk, stracony black heart, odzyskany. No, szczel we mnie, super. Czy możemy Hierofanta użyć? Dobra, to jest zabawne akurat. Z taką ilością Blackheartów. Dobra. Ciebie chcę dorwać. O, ciebie. No i to jest koniec podejścia. Challenge'u naszego. Card Against Humanity. No i fajnie. Kolejny challenge to jest Beans. Piguły? Dobra. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!